Dany jest szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat, czyli co? Czyli dla n równego 1 mamy 1, potem jest plus 1 czwarta, potem jest 1 dziewiąta, 1 szesnasta i tak dalej. No i przyjrzyjmy się temu szeregowi i zobaczmy, co możemy o nim powiedzieć. Więc po pierwsze widzimy, że wszystkie wyrazy tego ciągu 1 przez n kwadrat są dodatnie, czyli mamy do czynienia z szeregiem o wyrazach dodatnich. Tak? Czyli to jest szereg o wyrazach dodatnich. Teraz tak, skoro mamy szereg o wyrazach dodatnich, to ciąg sum częściowych tego szeregu jest rosnący. I teraz wiemy, że ciąg rosnący jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, kiedy jest ograniczony. Czyli tak, mówimy, że taki szereg jest zbieżny, jeżeli zbieżny jest ciąg sum częściowych i granice tego ciągu sum częściowych nazywamy sumą tego szeregu. Teraz, ponieważ ten ciąg sum częściowych jest rosnący, to jeżeli jest ograniczony z góry, to jest zbieżny. Zatem, aby wykazać zbieżność takiego szeregu, istnienie tej sumy, wystarczy oszacować od góry ciąg sum częściowych. No i my to zrobimy, ponieważ w tytule jest kryterium całkowe, to zobaczymy, że w oszacowaniu tego ciągu sum częściowych pomoże nam pewna funkcja, no blisko związana z tym szeregiem, mianowicie f od x to jest 1 przez x kwadrat. Prawda? I wtedy nasz szereg ma postać taką, że to jest suma od n równego 1 do nieskończoności f od n. No i przyjrzyjmy się teraz, tu mamy wykres funkcji 1 przez x kwadrat mniej więcej. I to, o czym chcę powiedzieć, to się nazywa często kryterium całkowym zbieżności szeregów. Nie będziemy udowadniać tego kryterium, ale jak pokażę, na czym ono polega, podam ideę i przekonacie się, mam nadzieję, że dlaczego ono działa. No więc to jest funkcja, która jest tutaj dodatnia. Interesuje nas dla x-ów dodatnich. Ona jest dodatnia i malejąca. Czyli to jest funkcja dodatnia i malejąca. No właśnie, pewnie jakoś zechcemy porównać sumy częściowe tego szeregu no, z całką z tej funkcji. No i teraz co to jest całka z tej funkcji? No całka to jest pole pod wykresem. Teraz przypatrzmy się kolejnym wyrazom tego ciągu 1 przez n kwadrat i zobaczmy, czy jakieś tutaj pola pod wykresem nam się tutaj nie pojawią. Więc tak, najpierw pierwszy wyraz 1. No 1 to mamy taki kwadrat, prawda? Wartość tej funkcji w punkcie 1 jest 1, czyli to jest 1. Pole tego kwadratu jest 1. No, potem 1 czwarta. Aha, no 1 czwarta to wartość tej funkcji naszej, 1 przez x kwadrat, no właśnie w punkcie 2 to jest 1 czwarta. Czyli tu jest, prawda, 1 czwarta. No i 1 czwarta to jest pole tego prostokąta, prawda? On ma wysokość 1 czwarta, tutaj długość 1, czyli pole jest 1 czwarta. Czyli to jest, może tak, to jest, prawda, 1, to jest to, pole tego, 1 czwarta to jest pole tego. Potem 1 dziewiąta, aha, 1 dziewiąta to jest, tutaj mamy wartość tej funkcji w 3, to jest właśnie 1 dziewiąta, to już trochę nie w skali, ale narysujmy 1 dziewiąta, prawda, i pole to żółte to jest 1 dziewiąta. Prawda? No i dalej 1 szesnasta, prawda? To jest f od 4. 1 trzecia to jest f od 3. 1 czwarta to jest f od 2. Czyli widać, że wyrazy naszego szeregu, prawda, f od n, możemy interpretować jako pola takich tutaj odpowiednich prostokątów. Teraz, no, co to jest całka? No, całka z tej funkcji, powiedzmy, całka od 1 do nieskończoności, 1 przez x kwadrat dx, to jest taka całka niewłaściwa. Przypominam, że ją interpretujemy jako, czy też definiujemy jako granicę przy m dążącym do nieskończoności takich całek od 1 do m. 1 przez x kwadrat dx.
No to co to? Taka całka od 1 do m to jest pole pod wykresem tej funkcji. No, czyli widać, że teraz to pole pod wykresem naszej funkcji 1 przez x kwadrat na pewno jest większe niż pola tych prostokątów, czyli f od, czyli kolejne wyrazy naszego szeregu. Czyli możemy teraz napisać suma, no ta jedynka tutaj trochę wystaje, tu będziemy całkować od x równego 1, ale to jedno pole, no to sobie wydzielimy, prawda? No, liczenie, znaczy porzucenie skończonej ilości wyrazów w ciągu, czy też szeregu, no nie wpływa na jego zbieżność. No w przypadku szeregu wpływa na wartość tej sumy, ale nie wpływa na to, czy ta suma jest zbieżna, czy ten szereg jest zbieżny, czy nie. Czyli ta suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat, to będzie 1 plus suma od n równego 2 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat. No i właśnie widzimy, że teraz ta suma ma interpretację takiej nieskończonej sumy tych prostokątów tutaj. I widzimy, że to jest mniejsze 1 plus całka od 1 do nieskończoności, prawda? Od 1 do nieskończoności 1 przez x kwadrat dx. Czyli jeżeli to pole pod tą krzywą, pod wykresem tej funkcji 1 przez x kwadrat będzie skończone, czyli jeżeli ta granica będzie skończona, to mamy oszacowanie od góry na ten ciąg sum częściowych, a skoro, jak już mówiliśmy, jest to ciąg rosnący, no to wtedy on będzie zbieżny. No i taka jest idea kryterium całkowego, prawda? Że mamy pewną funkcję, która jest dodatnia i malejąca, mamy pewien szereg, który interpretujemy jako, prawda, no f od n, suma takich wartości tej funkcji w punktach będących liczbami naturalnymi. Z drugiej strony patrzymy na te wartości jako na pola pewnych prostokątów pod wykresem. I jeżeli ten pole pod całym wykresem jest skończone, no to jasne jest, że ta suma tych pól mniejszych prostokątów też jest skończona. No dobrze, to teraz wróćmy do tej naszej całki. Czyli tak, całka od 1 do m, 1 przez x kwadrat dx. No to co, funkcja pierwotna do 1 przez x kwadrat to jest minus 1 przez x, prawda? Dlatego że pochodna minus 1 przez x to jest 1 przez x kwadrat. Musimy to obliczyć w granicach od 1 do m, czyli to jest minus 1 przez m minus minus 1. Czyli wobec tego to jest minus 1 przez m plus 1. To jest ta całka od 1 do m. No i teraz całka od 1 do nieskończoności. Musimy wziąć granicę tego wyrażenia przy m dążącym do nieskończoności. No więc przy m dążącym do nieskończoności, no to jasne jest, że 1 przez m dąży do zera i całość tutaj dąży do jedynki. Aha, czyli mamy oszacowanie na nasz szereg, czyli suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat jest mniejsze, równe od 1 plus 1, czyli 2. Czyli widzimy, że ciąg sum częściowych jest ograniczony, zatem ten ciąg sum częściowych jest zbieżny i ten szereg jest zbieżny. No i to jest idea, która się kryje pod nazwą kryterium całkowe zbieżności szeregu. No, czyli idea jest taka właśnie, żeby porównać pola pewnych prostokątów, czyli wartości kolejnych wyrazów tego szeregu z pewną sporem pod wykresem pewnej funkcji, które z kolei możemy policzyć i zobaczyć, że jest skończone. Oczywiście to nie znaczy, że suma tego szeregu jest równa polu. No widać, że nie jest, bo tutaj nie dość, że jedynka jest oddzielnie, no, ale to jest mały problem może, ale widać, że to jest, że mamy tylko oszacowanie od góry, prawda? Że to oszacowanie daje nam zbieżność, natomiast nie mówi nic o tym, ile naprawdę ta suma wynosi. Wiemy tylko, że ona jest nie większa niż 2. Ciekawostką może byłoby to, że ta suma daje się policzyć i tak naprawdę jest pi kwadrat przez 6. Prawda? Suma takiego szeregu od 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat, no pojawia nam się liczba pi, dokładnie pi kwadrat przez 6.